Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową. I będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania 12 swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. Ten dzisiejszy fragment należy do jednego z najtrudniejszych w całej Biblii, bo jak można przyjąć naukę o podziale i niezgodzie, a nadto o nienawiści względem własnych rodziców. Żeby jednak dobrze zrozumieć ten dzisiejszy fragment, trzeba nam spojrzeć na niego z perspektywy autora tekstu biblijnego. W Piśmie Świętym świat jest zero-jedynkowy, to znaczy, że wszystko w nim zamyka się jedynie w dwóch wartościach – dobra lub zła, życia lub śmierci, błogosławieństwa lub przekleństwa. W Biblii nie ma odcieni. Mowa Boga jest jednoznaczna – tak, tak lub nie, nie. Wszystko inne, jak mówi Jezus, pochodzi od złego. Zatem, żeby nadać kontrastu pomiędzy miłością Boga a miłością wobec ludzi, Jezus stosuje właśnie tę figurę retoryczną. Jezus daleki jest od wzywania nas do pogardy i nienawiści względem naszych najbliższych, ale jednocześnie chce nam dobitnie uświadomić, że miłość względem Boga powinna być znacznie większa i głębsza od miłości do kogokolwiek na tym świecie. Miłości względem Boga nie da się nawet porównać z miłością do ojca lub matki. Bóg jest przecież dla nas kimś więcej niż ojciec, matka. Czy zawsze stawiam Boga na pierwszym miejscu? Czy w życiu kieruję się Jego wolą, a nie wolą własną lub wolą najbliższych? Czy rzeczywiście kocham Jezusa bardziej niż własnego ojca lub matkę, małżonka lub własne dziecko?